naszych badań jest obszar fintech, czyli innowacje technologiczne, które występują w dziedzinie finansów. Są to firmy, które oferują usługi bankowości przez internet oraz dużo więcej, na przykład kryptowaluty. Główne pytania badawcze, które sobie zadaliśmy, to jakie zmiany prawne i instytucjonalne wpływają na rozwój naszej branży fintech. Jak inwestorzy określają atrakcyjność danych spółek sektora fintech, a także jak informacje płynące z rynku IT czy z rynku bankowego mogą wpłynąć na wycenę takiej spółki. Dodatkowo badając rynek kryptowalut, sprawdziliśmy, co wpływa na dynamikę rozwoju właśnie tego. Podstawą głównego badania była ankieta, która została przeprowadzona we współpracy z partnerami z Litwy, Łotwy, Rosji i Estonii. Ankieta była współfinansowana również z grantu Miniatura. Została przeprowadzona w styczniu 2020 roku we współpracy z firmą Quantify i Quantfin. Uzyskałyśmy odpowiedzi od 48 podmiotów z 233 zidentyfikowanych na podstawie baz Crunchbase, Cashless i przy pomocy partnera biznesowego. I na podstawie tej ankiety powstały trzy publikacje. Jedna dotycząca modeli biznesowych przedsiębiorstw z branży fintech na Litwie, Łotwie, w Rosji, Estonii i dwie publikacje dotyczące bezpośrednio rynku polskiego rynku fintech. Jeśli chodzi o badanie rynku kryptowalut, to naszym celem było określenie, czy w czasie kryzysu kryptowaluty mogą pełnić rolę inwestycji nazywanej bezpieczną przestrzenią. I przede wszystkim, czy w przypadku krajów zmagających się z bardzo wysoką inflacją, zweryfikowanie możliwości zachowania realnej wartości majątku. Badania możemy podsumować następująco. Po pierwsze, mimo iż zainteresowanie kryptowalutami w okresie kryzysów rośnie, to nie powinny być rozpatrywane w kategorii bezpiecznej przystani. Potencjalnym zabezpieczeniem przeciwko zmienności akcji mogą być stabilne kryptowaluty. Ich skuteczność na rynku amerykańskim okazywała się wyższa niż skuteczność tradycyjnych instrumentów, takich jak złoto, srebro czy obligacje. Jeśli chodzi o możliwość zabezpieczenia wahań cen ropy naftowej za pomocą kryptowalut, to okazuje się, że redukują one zmienność inwestycji tylko w niewielkim stopniu. Natomiast w gospodarkach zmagających się z bardzo wysoką inflacją, na przykład w gospodarkach afrykańskich, kryptowaluty mogą być uznane za potencjalny instrument, który umożliwia zachowanie realnej wartości majątku. Dodatkowo od momentu pandemii obserwujemy wzrost zainteresowania kryptowalutami, których algorytmy wspierają prywatność użytkowników. Wyniki naszych badań znalazły się w 12 publikacjach. 9 z nich jest opublikowanych i dostępnych w czasopismach indeksowanych w Web of Science. Powstał także jeden ogólnodostępny raport branżowy, a także baza danych opublikowana w publicznym dostępie. Zapraszamy do lektury.